W latach 50. ruszyła szalona maszyneria sztucznej produkcji. Chemia usiłowała zdetronizować metalurgię. Wszystko, co tylko dawało się zastąpić nowym materiałem, było eliminowane. Jedwab skapitulował przed nylonem, aluminium przed polistyrenem, a w zanadrzu był jeszcze polipropylen i inne. Nie było prawie żadnego materiału, któremu nie próbowano by znaleźć sobowtóra. Do każdego zadania usiłowano dopasować nowe tworzywo. Jeśli znaleziono odporne na wysokie ciśnienia, szybko budowano wymyślne siłowniki, by podeprzeć automatykę. Sprężone powietrze doskonale czuło się w takich kształtach, a przy tym dawały się zgrabnie składać. Wymagały niewielkich wydatków energetycznych na połączenia, nie to co stale. Szło coraz lepiej. Wszystkie dziedziny techniki musiały liczyć się z chemiczną inwazją. W mechanice metale szybko ustąpiły im pola. Automatyka z zadowoleniem przyjęła ich obecność. Elektronika broniła się długo, ale to tylko dlatego, że w dziecięcym okresie rozwoju trudno o rozsądek. Powoli rysowały się możliwości podboju tak hermetycznych i wymagających dziedzin jak lotnictwo i kosmonautyka. Do każdego zadania był nowy materiał. Inżynieria materiałowa, można powiedzieć, że ta dziedzina zawdzięcza tworzywom swą egzystencję. Inżynieria materiałowa. Tak by to trzeba nazwać, no może chociażby ze względu na fakt, iż otwierały się kolejne drzwi niemożliwości, powiedzmy funkcjonalne. Oprawa znów wykonana w jednym procesie technologicznym, oprawa powiedzmy miniaturowej świetlówki, ale najważniejsze jest to zakończenie. Niesamowicie elastyczne, jak wspaniała stalowa sprężyna. Szkło nie byłoby w stanie nigdy sprostać takim zadaniom. No albo inne drzwi, powiedzmy komplikacja procesu wytwarzania. Obudowa telewizora, z wierzchu elegancka, czarna, matowa. Od spodu, a wygląda paskudnie, dość oryginalne, dość nieprzyjemne tworzywo, trochę spieniane, ale proszę popatrzeć na ten kształt. Czy coś takiego byłoby do wytworzenia w metalu w jednym uderzeniu sztancy? Na pewno nie, na pewno nie. I dlatego myślę, że przewaga tworzyw nad materiałami tradycyjnymi polega głównie na tym, że jesteśmy w stanie stworzyć dowolne, wyśnione przez nas kształty, kształtować przestrzeń tak, jak nam się to podoba. Gdybyśmy spróbowali na przykład taki element, który jest elementem odchylającym, na którym zamontowane są cewki odchylające telewizora, wyprodukować powiedzmy z duraluminium, należałoby najpierw zrobić odlew, potem to frezować, wierzyć otwory itd., itd. Koszt takiego jednostkowego produktu byłby zapewne bardzo wysoki, natomiast to kosztuje grosze. No a jednocześnie tu naprawdę nie idzie tylko o to, że w którymś momencie technologia wielu kroków została ograniczona do technologii jednego wtrysku. Idzie również o to, że pewne rzeczy są po prostu inne. No, takie sprawy umiemy robić z metalu. To wykonane jest z tworzywa. No może z jednym wyjątkiem. Kuleczki w środku są szklane. To ze względu na sprężystość materiału. Takie. Albo zupełnie duże. Ale naprawdę nie idzie tu tylko o to, że to może pracować bez smarowania. Na przykład to jest niezbędnym elementem instalacji urządzeń, które pracują w bardzo niskich, skrajnie niskich, tych w okolicach zera bezwzględnego temperaturach. Wtedy metal zawodzi, jego własności fizyczne przestają się liczyć, a to zachowuje się tak, jak powinno. No, nie mówiąc o olbrzymiej gamie zastosowań tego typu tworzyw do pracy w środowiskach agresywnych chemicznie. Tam, gdzie atakuje to środowisko korozja. Gdybyśmy zrobili coś takiego z metalu, to jest akurat płyta filtra. Filtr składa się z szeregu takich płyt kolejnych, pomiędzy którymi są tutaj płaszczyzny filtrujące, odpowiednia włóknina i tymi cienkimi porami, które tutaj widać, przepływa silna, agresywna substancja, która w przypadku nawet najlepszego metalu powoduje jego powolną korozję i zużywanie się tych płyt. Tutaj to jest praktycznie niezniszczalne.
No a więc właśnie, okazuje się, że właściwości szuka się jakby na zamówienie. No powiedzmy, to wygląda jak kabel wysokonapięciowy do samochodu albo innego poważnego urządzenia, ale tak naprawdę jest liną. Otoczka z tworzywa, wewnątrz coś białego. O, taka włóknista historyjka, także tworzywo. Przy czym? No, zwykle jako tworzywo, oczywiście. Zwykle w środku się powinna znajdować stal, jeżeli się używa tego. Tak, ale stal na przykład paskudnie dobrze przewodzi prąd elektryczny. A jeśli chcemy powiesić trakcję, no przecież to jest idealne. Mało tego, właśnie ze względu na korozję, w skrajnie niesprzyjających warunkach, na przykład morza bądź oceanu. I to już nie takie linki, prawda? Na przykład linki tego typu. Tu jest oryginalny co do wielkości. Przekrój najgrubszej liny z tworzyw sztucznych, jaką w tej chwili się wykonuje. Służy to do instalowania platform wiertniczych. I oczywiście nie idzie tylko o tę wspaniałą wytrzymałość. To zbudowane jest z włókna, które już ma legendę. Włókna zwanego kewlarem. Fantastyczne, dużo wytrzymalsze na przykład niż struny stalowe. Ale również idzie o to, że absolutnie nie poddaje się korozyjnemu środowisku morskiej nieprzyjemnej wody. A stosuje się to do platform wiertniczych na przykład. No ale przy okazji tej właśnie linki. Normalnie wiąże się jakąś linę, czy robi się oczko i blokuje. Natomiast to jest dosyć twarde. No tak, tego to się na supeł, to by tego było na supeł się nie zawiąże. W związku z tym zaczęto wymyślać nowe sposoby mocowania tego typu lin. Bo okazuje się, że właśnie zastosowanie tworzyw sztucznych w technice niejako nie przystaje do naszych tradycyjnych rozwiązań, którymi się posługujemy. I tutaj trzeba sięgnąć do działalności inwentycznej, aby połączyć nowe ze starym. Przykład. Jest to tuleja. W środku tej tulei jest taki stożek, stożkowa. Wkładamy tym końcem pędzelkowatym do środka i blokujemy całość z góry przy pomocy stożka. Wciśnięcie tego mocno powoduje, że to już się nie rozerwie. I 2 tony na czymś takim można powiesić w sposób spokojny. Oczywiście nie tylko przystosowanie tworzywa do tradycji. Tworzywo zastosowane w technice powoduje w ogóle zmianę myślenia, ponieważ daje się kształtować w sposób dowolny. I tu właściwie całość ciężaru konstrukcji przesuwa się z kształtowania materiału, wykorzystywania materiału na kształtowanie formy, w którą się ten materiał wleje. I to jest cała sztuka. Wykorzystuje się do kształtowania tworzywa formy w rodzaju tej właśnie. To jest forma wtryskowa. Tutaj znajduje się gniazdo, które wchodzi w otwór tryskarki, która działa mniej więcej jak maszynka do mięsa w podgrzanym cylindrze. Czekaj, to jest ciężkie, ale ciężkie równiutko, bardzo. Równiutko. Równiutko, ale to znowu zaskoczyło chyba. Moment. Wyszło. Bardzo pięknie. I na bok. 2 połówki formy. W jednej znajdują się otwory formujące. W drugiej jakby dolna strona tej formy, czyli taki stożek. Uzyskuje się w ten sposób taki drobny element, szereg takich drobnych elementów w jednym wtrysku, które jednocześnie mają otwory z góry, z dołu, wyprofilowane boki i z boku również otworki. Tutaj w tej formie, w drugiej jej części, znajdują się z boku otwory, w których też chodzą wodziki zamykające otwór w czasie wtrysku. Dzięki temu uzyskuje się szereg wytłoczek, szereg elementów plastikowych w jednej operacji technologicznej, która trwa dosłownie ułamek sekundy. Oczywiście forma jest grzana, chłodzona, tworzywo jest grzane przed wtryskiem, uzyskuje plastyczną formę i w jednym ułamku sekundy pod ciśnieniem setek atmosfer w zamkniętej z jednej siłą formy 60 12. ton. Nie wiem ile, parę sekund, prawda, 12, tak, parę dziesięć tak sekund, można 100, liczyć. I tak dalej, po prostu, do milionów sztuk, prawda? Po prostu ruszyła lawina
która ogarnęła cały świat. Lawina tworzyw sztucznych